Fundusze europejskie są dobre. Zapewniają bezpieczeństwo podróżowania. Hasło na białym papierowym tle. Skąd to wiemy? Po prostu jeździmy po drogach, które powstały dzięki funduszom. Mapa Małopolski, filmowa ręka zaznacza punkty. Są to m.in. obwodnice Chrzanowa, Olkusza, Gdowa, Wojnicza, Skawiny, Podegrodzia, Dobczyc, Oświęcimia, Skały czy Miechowa. Na mapie podświetlające się nazwy miejscowości. W ciągu najbliższych lat aż 27 małopolskich miejscowości będzie miało swoje obwodnice. Mapa województwa małopolskiego, filmowa ręka zaznacza kolejne punkty. Drogą przez rysunkowy krajobraz jedzie samochód z radosną rodziną. Każda nowa droga to zadowoleni kierowcy i pasażerowie, którzy szybko i bezpiecznie docierają do celu. Rysunkowy samochód z radosną rodziną przejeżdża przez nowy most. A mieszkańcy małopolskich miejscowości mogą nareszcie cieszyć się spokojem. Rysunkowe domy, w oknach i na balkonach uśmiechnięci mieszkańcy. Ale to nie wszystko. Po drogach Małopolski jeździ już prawie 400 nowoczesnych, ekologicznych i bezpiecznych autobusów. A będzie ich jeszcze więcej. Rysunkowy autobus wiezie rodzinę. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę www.fundusze.malopolska.pl. W narożniku zdjęcie klawiatury, filmowa ręka wypisuje adres strony. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Fundusze europejskie są dobre. Zapewniają bezpieczeństwo podróżowania. Plansza graficzna projektu, następnie plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem województwa małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.